Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Sims 3, dzieje rodu Smith. Słuchajcie, tutaj nasza przyszła młoda para sobie śpi i patrzcie, jakie oni mają pragnienia. Kajetana chce dać prezent Tomowi, chce urządzić wieczór panieński, chce poślubić Toma. A co chce Tom? Bazgrać po ulicy, tłuć się na perkusji, zapisać się na studia i grać w parku. Dobra, perkusję to ja mu mogę kupić. O, jeszcze tutaj odurzać się czymś chce. No taki lekkoduch. Jeszcze sobie przypomnę, jakie on ma cechy. No nie będzie takie złe, ale no swoje lata ma, trzeba tutaj się hajtać. No, ja standardowo zapraszam was na G2, link macie w opisie filmu. Natomiast Kajetana, no myślę, że można byłoby, słuchajcie, zorganizować jej ten wieczór panieński. Dziewczyn u nas pod dostatkiem. Właśnie mówiliście, że Tom prawdopodobnie bał się dziewczyn, dlatego nie chciał się tutaj spotykać i wprowadzać. Być może, zresztą zaraz po ślubie oni się wyprowadzą. Mam nadzieję, że dzisiaj ślub się uda. O, patrzcie, akurat jest piątek, zrobimy sobie wieczór panieński, a w sobotę ślub, więc idealnie. Bardzo fajnie czasowo się to złożyło. Aha, ty jesteś głodna, a ty nie masz u siebie perkusji? No nie masz perkusji. Ja bym mu ją kupiła, tako po prostu dla picu. Powiedzmy, że on ją z sobą zabierze, wyprowadzając się. Nie wiem, zaraz się zastanowię. Aha, sam jest jeszcze dodatkowo chora. Czy my możemy się gdzieś tutaj udać w jakieś takie miejsce, gdzie choroby wyleczają? No w sensie szpitala, tak? Gdzie ten szpital jest. Też sobie tak, bo mówiliście, że tam za mostem są takie ładne, wielkie działeczki, żeby sobie dom kupić. Stwierdziłam, że dziewczyną, którą będę grała, właśnie tam sobie kupię dom. No, a tego, a tutaj ten najwyżej się sprzeda, czy zostanie, zobaczymy. Gdzie u Diaska jest tu szpital? Czemu ja znowu nie widzę? Czy szpital jest za mostem, bo to ekskluzywna klinika na przykład? Gdzie tam? A gdzie tam, o po co? Dobra, zaraz ja tu może znajdę. Oni i tak na razie jeszcze śpią, więc... A tutaj kto? Co tu mieszka? To... A! Jeszcze musimy do Toma dzisiaj zaprosić tą Lafiryndę, co on ją niby tam kocha, no bo to tak przecież nie będzie. Trzeba ich, no... Że będziemy tylko przyjaciółmi, no i sorry. No, ja tutaj znalazłem miłość życia, czy coś, czy jakieś tam takie... O! To tutaj będzie... Ogrodnictwo, logika, kariera naukowa, nauka nie. Nie, tutaj ten, bo przeważnie często z tym jest połączony szpital, bo mi się znowu coś pomyliło. Dobra, mam sklep. A co ty już tu wyprawiasz? Ledwo co się obudziłeś i już tutaj coś tworzysz. Metra pełno w tym mieście. Może ja też źle szukam, bo... A gdzie to jest? A to tu jest. A dobra, proszę bardzo. Zobaczymy, czego tam przyjmą w ogóle. Dobra, co ja jeszcze chciałam? Sam albo sama się wyleczę, albo jej przejdzie, albo i nie. Tak, o, właśnie, chodź tutaj nakarm owce. Dobra, tu jedzonko jest. Ty się masz dobrze, więc możesz iść grać w szachy. O, Basia wstała, Basia... Ej, nie to chciałam. Halo. To chciałam właśnie. Basiu, skorzystaj z toalety, chciałam to ci zrobić i chciałam, żebyś wzięła prysznic. Znaczy, że jesteś najedzona, to kontynuuj. Leon, jest jeszcze drugie krzesło i nie wciskaj kitu, że tu się nie zmieścisz. Nie jesteś tłusty. Co tobie tak dolega? Pęcherz, no to zapraszamy do kuwetki tutaj. Kontakty, zaraz któraś tu z dziewczyn się obudzi, to się tobą zajmie. Na razie wszystkie śpią. To może Basia? Basia ma najbliżej do ciebie. Zaraz ty tutaj skończysz. Opieka nie, ale uczucia o dłoń obwąchać. Daj. A, tu kościdle wylazło. Damy przysmak. Wyłaś. No gdzie się schowałaś mi za szafką? Daj mu wzmocnienie, że jest schludna. No. I już kontakty rosną. Pięknie. Dobra, Basiu, weź tu jeszcze... O, zrób i weź wzmocnienie, aha, to już było, to uczucia i o, pogładź ją. No i już tu mamy się bardzo dobrze, super. O, ja nie wiedziałam, że my mamy magiczne zwierciadło. I tutaj sobie podrobić 10 razy. Basiu, chodź, bo ja chcę zobaczyć, co tu się dzieje. O, zapytaj o dzień, ja nie wiedziałam, że to zwierciadło jest magiczne, siema.
Dobra, popodziwię mnie jeszcze, a potem idziemy sobie kontynuować. Kajetana wstała, tak, to jest twój wielki dzień. Choć tutaj jest reszki, co się wydarzyło? Nikt mnie nie widzi? No cóż, teraz to mąż się tylko będzie widział, znając życie. Dobra, ty sobie jedz, jak tam reszta dziewczyn. Ty też jesteś głodna. To myślę, że jak wstaniesz, to pójdziesz ogarnąć się w łazience. Użyj prysznic i chodź, zjesz sobie surówkę. Ty to będziesz tylko jeść. Gofry. Ty najpierw sobie zjesz gofra, a później pójdziesz pod prysznic do czystości. Tak, jak ty tutaj się masz? Ty sobie tutaj drapkasz. Aha, już drapkanie zrobione, super. To dawaj tutaj chodź, zjedz sobie. O, i bardzo dobrze. Łapeczka nie niszczy, super. Super kotka sobie wybraliśmy. Dobra, i zabawa. O, arcydzieło nam powstało, super. Znowu ktoś nam, to znaczy ktoś, ja wiem kto. Kościelna nam pochowała zabawki. Daj tu myszkę. O, i dawaj tu i się baw. Mam nadzieję, że Kościelna nie zdąży tego schować, zanim łapeczka do tego... No, Kościelna, ty! Kości brudna, ty. Będzie mi tutaj myszki chować. Idź kości se poleruj, czy zrób co innego i zostaw moją zabawkę. A czemu ty się... Dobra, o tak, ukryj się w tym, dobra. Wstała sam, gdzie jest Juliet? Juliet też idzie jeść. Basia, bo Basia tu skończyła. Chodź. No piękne arcydzieło, weź sprzedaj. Mamy tych hajsów, mamy, zastanawiam się, czy nie przekazać trochę tych hajsów młodej parze, zobaczymy. Masz maluj sobie duże. A ja tak, dziewczyny tu muszę ogarnąć, ty idziesz jeść potem prysznic. A ty też powinnaś wziąć prysznic. Nie wiem, czy zdąży zanim tutaj ta nie przyjdzie, ale weź szybki, to może będzie gites. O, ty dostałeś, kto idzie do roboty? Juliet idzie do roboty. Ale nie zdążyłaś zjeść. O, i Darren idzie do roboty, też nie zdążyła zjeść. Sam, druga łazienka jest już wolna. Możesz iść tutaj prysznic wziąć. Kajetana. O której dziewczyny kończą pracę? To jest ważne. 18 i ty 17. Do Paryża się zachciewa. Męża tam szukać będziesz? Kajetana, chodź tu. Ty jesteś mi potrzebna, tak. Urządź przyjęcie. I zaraz zobaczymy, czy można jako wieczór pański. I ustawimy na godzinę 18, tak? Zaraz zobaczymy. Gdzie tu? Plazmowa, miejsce. Może w tym wodniku, co? Robimy wyłączny dostęp? A robimy, dlaczego by nie? Okej, okay, i ja chcę to wieczór panieński na 18. Może być przebranie, może być fajnie. Weźmy... aha. O, właśnie, zaraz ten potuł zadzwoni. Ja go tutaj trochę olewam, ale on ma po prostu fory u nas. Kajetana, bo mi się coś nie zgadza. Dlaczego ty... Gdzie są nasze panie Smith wszystkie? Czy ty nie chcesz z siostrami robić wieczoru panińskiego? O co ci chodzi? Ale dlaczego? Dobra, anuluję i chcę zobaczyć, czy sam na przykład może zrobić wieczór panieński dla siostry. Zaraz zobaczymy. Dobra, i gdzie jest ten? A, jakież ty masz ciało, panie! O, i ty pracujesz, a ty pracujesz do której? No nie zdążyłam sprawdzić. No dobra, ale tak, my chcieliśmy w wodniku na wyłączny dostęp, a może nie na wyłączny zróbmy i zobaczymy. Ale patrzcie, ta nie ma natomiast. I też nie ma dziewczyn. Nie rozumiem, o co chodzi w ogóle. No nic, chyba zrobimy to przyjęcie w domu po prostu wieczór. Chociaż to nie to, no ja chciałam do klubu. Ten ma do 18.30, ale to mało interesujące. On musi i tak z tą tutaj powiedzieć, że wypadł, albo bogata. A my co, nie bogata? O, kierunki studiów, paczek pięknie skończone. No, ale nie bogata, no widocznie tamta bogatsza. No nic, to tak, Kajetana, my zrobimy tak.
Zrobimy ten wieczór pański na 18, tylko że dziewczyny sobie po prostu tam przyjdą, nie zrobimy tego, że na wyłączność. Czy ty idziesz, czy nie do tej roboty? Dobra, polos. Dawaj tu, okej. Okay. Ma być wieczór panieński na 18, proszę bardzo. I tak. A jeszcze, wiecie co chcę zobaczyć? Jakbym wzięła wesele. Ale też dziewczyny, ja nie wiem o co chodzi. Kajetan ma takie swoje kontakty z nimi? Może i tak. Dobra, ja zapraszam na razie dziewczyny. Jakieś tu... O, weźmy sobie też kosmita, będzie śmiesznie. To weźmy. Ktoś tu jeszcze? Weźmy to, niech zobaczy, jak tutaj się przyszła żona twojego pseudowybranka, że tak powiem, bawi. No i dobra, no jeszcze to możemy wziąć. Okej. Okay. 18, imponujące przebranie, super. Dobrze, to tam. Ja ci tu dam wiele wspólnego. Ja już ci powiedziałam, czyim mężem będziesz. Dobra, ty chodź. Muszę sobie tędy wziąć. Użyj. Kto jeszcze do pracy idzie? Starsi na emeryturze. Ta gra, ta w pracy, w ogóle weź pracuj ciężko, chciałabym, żebyś miała awans. Czy ty trafiłeś do tego samochodu? Dobra, trafiasz. Super. A można spróbować. Pracuj ciężko. Leon, czy ty tańcz? Leon, ty to do toalety idź i potem chodź zjesz i pójdziesz sobie potańczysz. Zobaczysz, czy twoja córka wybrała dobry lokal. Czy nie? Kajetana, chodź, bo ja cię tutaj muszę jeszcze też ogarnąć. Weź sobie idź do toalety tutaj, użyj. Towarzystwo ci potrzebne. Oj, będziesz miała towarzystwo jeszcze. Chodź tutaj, a weź sobie poczatuj z kimś. O, może być z tą. Co tobie dalej nie tego? Spać. Dobrze, już idziemy tutaj. Śpi. Masz tutaj ci... Aha. już ci to wyłączę, żebyś sobie spała. To jest wyłączone. Bardzo dobrze. Leon, gdzie ty... Aha, ty suniesz się jeść, idziesz tańczyć. Basia maluje. Ty jesteś w pracy. Ty pojechałaś do pracy. O której ty kończysz? 19:30, to nic. Przyjdziesz tam do klubu, będzie git. Ty do komputera, dobra, wszyscy zajęcia mają, to teraz skupmy się w takim razie na Leonie. I weźmiemy. Już zjadłeś, to posprzątaj po sobie. Po innych też możesz posprzątać, nic ci się nie stanie. I chodźmy do tego. Tam, to twoje zaproszenie tam. Dobra, tu właśnie. Czemu nie mogę? Od 17, dobrze. To do 17 masz jeszcze prawie, że godzinkę czasu. To tak, zajmij się tu trochę domem. Oto sobie sprzątniemy. Gdzie jest znowu Kościilda? Gdzie ta... Odeślę, bo gdzieś wylazła pewnie i nie wie gdzie. Tak, o 18 się ten, dobra, jest. Darren napisała krytyczny artykuł na temat miejscowego przedsiębiorcy, ale pomógł niewłaściwie zdecydowała innego z rozmówców. To spowodowało utratę wiarygodności artykułu oraz redakcji. Publiczne przeprosiny spowodują więcej krytyki wobec redakcji, ale jeśli Darren tego nie zrobi, jej rozmówca będzie zapewne wściekły. Czy Darren powinna... Dobra, zignoruj. Zignoruj, że zobaczymy, co z tego wyszło. Błędnie zacytowany Sim jest bardzo zły z powodu artykułu, który napisała Darren, ale przynajmniej redakcja nie straciła twarzy. Właśnie o to mi chodziło. O to mi chodziło, żeby redakcja twarzy nie straciła. Dobra, weź... Co ci się Kościilda nagle nie podoba? No co... Kościilda. A kto mi to właściwie stolik ten postawił? Tam zaczyna być chory. No co zrobię? Dobra, wlazłaś, obudź się. Obudź się. Czemu... bo tu gra. Już ten nie będzie. Idź spać. Weź to wyłącz. Kotek chce spać. Ty. Dobra, chodź, pójdziesz pod tego wodnika całego, zostaw telewizor, powiedziałam, nie ma. Kotek śpi. Odwiedź. No, teraz zobaczę, czy się nie obudziła znowu. Nie. Dobra, Boże, tutaj awanse się sypią. Darren dostała awans, bardzo dobrze. To tak, Darren, bo ty też do wodnika sobie pojedziesz od razu, nie do domu. Odwiedź to miejsce. Każdej kliknę, żeby odwiedziła, to wcześniej czy później dojdzie tam. Odwiedź miejsce, bo tutaj właśnie impreza twoja zaraz się zaczyna o 18. I dawaj tu. Dobra, pierwszy to przypuszczalnie może być tam Leon.
Teraz zobaczymy. Okropna pogoda na wieczór panieński. Tak samo okropna na ślub. Mam nadzieję, że jutro będzie piękna pogoda. Zobaczymy. Chyba tutaj już nam się zbierają na tą całą imprezę. Kto jeszcze awans dostał? Pierwsi goście przyszli. Juliet chyba dostała awans. Tak, super. Jej, dziewczyny to takie kariery robią, widzę. No, pięknie, pięknie. Dobra, ale ty chodź tu na górę, do klubu, proszę bardzo. Tutaj... przyjazne powitanie, chodź. Kajetana, bo... nie, do Egiptu może jednak nie. Chodź. Chodź, bo ty wiesz, że ty tutaj imprezkę masz. Chyba możesz tutaj podejść od razu. Teraz jeszcze chcę sobie obejrzeć ten lokal. Tu patrz, co się dzieje. Uhuhu, na bogato. Bardzo dobrze. Gdzie ty jesteś, Kajetana? Jesteś tu. Och, jak się przebrałaś, ja ci mówię. Dobra, to chodź tutaj. No ale halo, my tu. Dzień dobry. Przyjazne powitanie, pani. No i Leon, ty chcesz wejść. Poproszę o możliwość wejścia. Teraz zobaczymy, czy Leona wpuści. No my sobie zażyczyliśmy taki lokal na panieński. No mam nadzieję, że... No i co? Aha, bo pewnie Kajetana jedzie się witać, czy coś. Dobra, te poprzychodziły. Nie, te normalnie mogą wchodzić. A zombie też na imprezę proszony był? Pan Nalewka? Dobra, chodź tu. Czy tu możecie... dmuchaj bańki truskawkowe. A możemy tak, stwórz grupę. Dawaj, najpierw potworzymy sobie grupę. I są moje dziewczyny, bardzo dobrze. Stwórz grupę. Okej, gdzie jest jeszcze Sam? Bo mi by się Sam przydała. Czy Sam jest jeszcze w pracy? Sam już jedzie, bardzo dobrze. Ty miałeś tam tańczyć, to idź sobie na górę. Już tutaj to chyba musisz też poprosić o wejście. Przyjazne i weź, poproś o możliwość wejścia. No trochę tych gwiazdek mamy, to powinno nam to zatrybić. Dobra, tutaj robimy grupę. Jedna jest w grupie. Dawaj drugą do grupy. Może odmuchać tu z grupą te bańki? No nie, dziewczyny i tak są, więc będą mogły tutaj sobie wejść. My mamy tu pana stripteasera, pan rozporek, matko. Co to za wieczór panieński? Gdzie jest Sam? Chodź tu. Chodź tu Sam, musimy na nią chwilę poczekać. Ale dziewczyny niech sobie już siądą, dmuchaj bańki, ty mięta. Ty możesz dmuchać bańki, truskawkę. A ciebie zapraszam do banana. Sam, gdzie ty jesteś i czy ty idziesz? To ten pan stripteaser chyba jakiś taki nie do końca wydarzony. Dobra, czy ty się dostałeś tam? Gdzie ty jesteś? O, ten sam pola tańczyć. On czuje czacze, bardzo dobrze. Dobra, hono tu. A, jesteś. To weź tutaj działaj. Też dmuchaj sobie watę cukrową na przykład. No, wesoło, macie wesoło. Dobra, ty chodź, tutaj będziesz musiała jeszcze stworzyć grupę. Chyba jak wstaniecie, bo nie widzę tej opcji. Tak, jest niedostępna, póki siedzicie. To weź wstań, ty również wstań i chodź Kajetana. O, ale Kajetana, jaką ty masz dziwną fryzurę. Czemu nie mogę? Jak Darren. Zaproś do grupy. Dobra, ty zaprosisz. I chodźcie dziewczyny, idziemy tutaj zaraz o... Postaw kolejkę drinków. Może być. Postaw kolejkę drinków tu dla wszystkich. Chodźcie dziewczyny siadać tutaj, każda. Usiądź, Darren również. Usiądź, zostaw to. Drinki tutaj będą. No a ty sam co? Siadaj. Siadaj, zaraz będę drinę. O, jakie ty tutaj cuda wianki robisz. Weź przyjazne, weźcie sobie poplotkujcie, zanim te drinki będą. Ty tutaj też sobie pogawędkę uskuteczniaj. Dobrze, jest która? 22. Ty. Weź ty tu zadzwoń. Tutaj stoi o. Ha. Zaproś. Zobaczymy, czy ona przyjdzie. Bo my musimy... Tak, ta zaraz niby będzie. Musimy z nią zerwać. No to nie ma tak o hop-siup.
To, o, kolejna, co jej wypadło. Trudno, dowie się po fakcie, po ślubie. Gdzie ty jesteś, Leon? Czemu ty pływasz? Toż ty miał tańczyć. Ileś ty się natańczył? Proszę, taniec. Nawet 10. Proszę mi tu tańczyć. Radosny, jakie to jest urocze. Dobra, dziewczyny, co wy robicie? Kąpiel nago. O, proszę was bardzo. Gdzie to jacuzzi wasze? Gdzie ty tutaj się wybierasz? Tutaj. No proszę bardzo, zapraszamy. Kąpiel nago. Jedna, druga, trzecia i czwarta. A ty wejdź. A no tak, ona jest pruderyjna, ona nie wejdzie. Patrzcie, jakiego tu ciekawego człowieka poznała. Nalewka, panna lewka, no spoko. Ale to też poznała. Marina. Mi się Marina podoba, ona jest ładna. Kto do nas dzwoni? Czy to nasz przyszły mąż? Nie, to ta, co nas mogła zaprosić, wiecie. Co jest nie tak? Halo. Darren, co ty zrobiłaś? Dobra, dziewczyny chyba nie chcą pływać nago. A, dobra, to... No już, Darren, weź się ubierz, bo zgorsze... Jeju, tylko Darren, weszłaś, zepsułaś. O, a ja chciałam, żebyście się tutaj bawiły. Nie, my tu wieczór paniński mamy, a ty na randkę nas tu chcesz? Serio? Ty jesteś normalny? Wszyscy w mieście wiedzą, że dzisiaj paniński u nas. Dobra, dziewczyny, pływać w basenie. Ja zobaczę, co tam Basia... A, Basia to... Basia poszła spać. No, skoro Basia zmęczona, to okej. Ty już też do domu, proszę mi tutaj użyj. Proszę iść spać. No, jutro wielki dzień. Jutro musicie zdążyć się wszyscy wyszykować na wesele. Jest po północy, myślę, że dziewczyny już też mogą powoli wracać, żeby były, wiecie, wypoczęte, piękne na jutrzejszy dzień. Tak, Leon też wraca. Tom, wiesz co, łazienka jedna jest wolna, weź sobie użyj, weź sobie do pełnej czystości się wypierz i idź spać. I tyle z ciebie będzie pożytku na dzisiaj. Skoro sam to nie zerwałeś, to trudno. Dobra, ja tu czekam na resztę ekipki. Słyszę, że Winda mi tutaj dzwoni, a ich nie ma. Tutaj będziemy koteczkiem musiały się w nocy zająć, ale to sobie ogarniemy. Czy wy wracacie? Wracacie. No wy byłyście na drugim końcu miasta, no to wiadomo. O, właśnie chyba przyjechali. Zaraz zobaczymy. Tak, Leon wie, co ma zrobić. Reszta dziewczyn... Jeju, głodne. Do toalety. Dobra, Kajetana. Znaczy Kajetana. Juliet pójdzie spać. Mam nadzieję, że uda się jej jako pierwszej. Kajetana najpierw podejdzie tu. Chodzi mi o to, żeby nie przelazły przez łazienkę sobie, prawda? I tak. Jezu, telefon o tej porze. Serio. Serio. Idź sobie po drodze skorzystaj i też idź spać. A na Kajetanę czekam, aż tutaj Juliet nam przejdzie. Zaraz zobaczymy, gdzie jest Juliet. Dobra, Juliet poszła, to ty możesz użyj i prysznic. I też idziesz spać. A jutro wielki dzień robimy wesele. Co prawda nie mam pojęcia gdzie, ale gdzieś zrobimy. I dzień dobry, nastał ten wielki dzień. Basiu, szykuj się. Jako matka panny młodej musisz elegancko wyglądać, prawda? Weź tutaj resztki. Czy ktoś jeszcze tu się budzi? Na razie nie. Dobra, poczekamy, aż oni się wyśpią. Nie wiem, o który ten ślub się odbędzie. No, dzisiaj jest sobota, więc idealny dzień na ślub. No i Basia będzie gotowa. Dobrze, możesz sobie występować. Nakarm owce i możesz oglądać telewizję, bo w taki dzień to nie wiadomo, co robić. Tak, wiecie, niby się czeka na to wielkie wydarzenie i tak już jesteś przygotowany, a jeszcze jest trochę czasu, no i nie wiadomo, co z sobą począć. Dobra, weź prysznic, potem musisz sobie coś zjeść, weź sobie surówkę i też będziesz oglądała telewizję. Każdy koniec końców będzie trafił przed telewizję. Juliet, zaraz, do której ja Darren łazienki wysłałam? Do tej. Dobra, to Juliet wyślemy tu, chociaż może sam najpierw. Dobra, najpierw sam ma bliżej. Weź do... Ty jesteś wyspana, wstawaj. Weź hamburgera i też idziesz przed telewizję. Kajetana była prana. Zobaczmy jak Tom. Tom też jest całkiem spoko. Kajetana też. Oni muszą tylko zjeść tak na dobrą sprawę.
I Juliet. Juliet trzeba będzie też wysłać, ale to już zaraz, jak łazienki wszystkie zrobią się wolne. O, już zapłacone. Zapomniałam o rachunkach, przepraszam. Dobra, tu jest wolna łazienka, weź użyj. No ja, kąpiel może nie, tylko prysznic. Weź, wstawaj, bo też już jesteś wyspana i weź sobie surówkę też na przykład. Jest jeszcze surówka? Jest. Dobrze. I tak, no nasze państwo młode też już może... Nie, ty gości nie wystąpisz, kiedy zechcesz. Na pewno nie teraz. Ty jesteś wyspany, wstawaj. Dobrze, kiedyś zjemy. I weź ty sobie hamburgera. No, idźcie sobie... No, oj, ale... Toż ty, Kajetana, nie miałaś iść do łazienki? O co ci chodzi? O co ci chodzi? Ty miałaś iść jeść. Idź na hamburgera śniadaniowego. Zaraz, Juliet, się będziesz kłóciła o lodówkę, która pierwsza. Co to jest? Wprowadź się do luksusowego apartamentu. Ot się zachciało. Kajetana, ale ty dzisiaj marudzisz. Gorzej, no nie wiem. Sfiksowana panna młoda normalnie. Dobra, idź ty oglądaj. Potem tak, ty jak zjesz... No, o, Leon się obudził. Dzień dobry. Leon, no to ty też sfiksowałeś z okazji ślubu. Lody na śniadanie. Jazda, tu umyj się, bo śmierdzisz wręcz. I weź ciasto cytrynowe. Dobra, ty jak już zjadłeś... Już, drinka, proszę to posprzątać po sobie. Kajetana, ty... Aha, bo ty nieświeże jedzenie wziąłeś, przepraszam. Weź sobie ciasto cytrynowe. Mam nadzieję, że wymiotować nie będziesz. Jesteś lekko przeziębiona, ale to nic. Juliet, ty chodź tutaj do reszty kobiet, dołącz w oglądaniu. Tom, ty jak posprzątasz, też dołącz. No reszta musi nam się tutaj wyżywić. Taki Leon na przykład i twoja przyszła żona Kajetana. Dobrze, zobacz jak łapeczka. Łapeczka potrzebuje kontaktów. No, łapeczka na razie słodko śpi, to jej chwilowo budzić nie będę. Co ty tutaj? Aha, ty sobie wziąłeś, tak, że będziesz mył gary. Dobrze, chyba wszyscy już są ogarnięci. Jeszcze Leon kończy jedzenie. Aha, bo zlew się zepsuł i tam ta sprząta, dobra. Leon, kończ, bo trzeba zrobić wesele. No, dziękuję. Dobra, Kajetana. Tu, czego ty pobiłaś telefon? Nie pytam, nie pytam nawet. Urządź przyjęcie w... No tak się zastanawiałam, czy w domu, ale nie, ja chcę jednak w jakimś lokalu. Najlepiej to bym chciała tutaj w parku, bo tak romantycznie i w ogóle. Może jednak w parku. Weźmy sobie w parku, okej? Okay? I weźmy, kogo my to zaprosimy. Dlaczego znowu nie ma naszej rodziny? No to jest słabe. Dobra, w związku z tym zrobimy cichy ślub w domu. No, bo tak, skoro tutaj tego typu problemy jakieś dziwne są, nie wiem, może to w kwestia właśnie w relacji, bo no umówmy się, tylko z Basią i z Leoną mam relację, ale ona i tak ich jakoś za bardzo zapraszać nie chce. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Dobra, weź wesele, może być o 14, weźmy strój wizytowy. Zresztą to jest nasz nowy dom, musimy się pochwalić, prawda? Jak to będzie tu wyglądało? Dobra, weźmy tych jego kumpli, zaprośmy. Od nas weźmy ten, bo to ciekawe. Jakie nazwiska? Śniadanko, nalewka. No spoko. To sobie zaprośmy. Weźmy jeszcze jakiegoś... Nie, no jest dwóch facetów i weźmy jeszcze jakąś dziewczynę w takim razie, żeby to było w miarę porówno. Weźmy może o tą. Juliet się dziewczynami zajmie, wiadomo. Dobra, o 14 będzie wesele. Dobrze, dziewczyny, tylko wy pamiętajcie, kreacje, tak? Ty, ja jestem w ogóle ciekawa, jaki ty masz strój wizytowy. Weź wizytowy, pokaż. Pokaż, ja pewnie zwątpię, ale stwierdziłam, że ujdziesz. Ja nie będę tym siłą, którzy będą się wyprowadzać, nie będę tutaj zmieniała tego. Jaki samochód? A ty wolny nie możesz wziąć? Która to do pracy leci? Sam za godzinę. No ty chyba kpisz, ty masz wesele zaraz. Weź, gdzie to się dzwoni? Weź urlop czy coś takiego. Praca. O, weź chorobowe. Chodź, naściemniej. Ja ci tu to... W dniu ślubu jakieś lafiryndy tutaj. Ja ci dam. Ty będziesz widział. Będziesz widział, zobaczysz. Dobra, babeczki.
Ja muszę was sama, widzę, poprzebierać z okazji tego ślubu. Zmień strój, proszę, wizytowy. Wstawać z tej kanapy. Wszystkie. Po kolei. Zmień wizytowy. Wstawaj. Sam. Ty tu. Strój wizytowy. Raz. Wstawaj. I jeszcze Juliet. Strój wizytowy. I wstawaj. Dobra. A gdzie jest Leon? A kawy się zachciało. Dobra. I tak masz zmienić strój. Ty nie masz wizytowego? Gdzie jest twój strój wizytowy? A ty już się przebrałeś? Dobra, sam. Może nie musiałam ich przebierać. Nie wiem. Kajetana, nie wiem, gdzie ty biegniesz. Ty nawet mi nie próbuj gdzieś biec. Gdzie jest w ogóle Kajetana? Tak średnio się na ten swój ślub ubrałaś, ale dobra. Chodźmy, słuchajcie. Chodź tu, do salonu. Gdzie jest... Bo czekajcie, bo ja też chyba tu będzie takowy problem. Ja muszę teraz tu drzwi chyba odblokować dla wszystkich. A może i nie? No nie wiem, że są zablokowane, no nic. Dobra, w każdym razie to tak. Juliet, czy są tutaj już nasi goście? Niech ja się tutaj tak przyjrzę. Bo jeszcze tutaj nikogo nie widzę. Chyba, że wszyscy stoją na dole. Nie, na dole też nie ma. Tutaj jakaś stoi. A to paparazzi, to niech ona spada. Dobra, my nie będziemy tego przyciągać. Nie, nikt nie idzie do pracy. Proszę tu. Romantyczne. Weź, obejmij swoją przyszłą żonę. Czy wy nie moglibyście stąd? O, patrzcie, przyszli goście. Przyszli goście. Podejdźcie sobie wszyscy, to znaczy wszyscy wy tutaj podejdźcie. Dobra, oni mogą normalnie wchodzić. No trochę dziwny styl ubioru mają te człowieki, no ale dobra. O, Juliet stał sobie rozmawiać. Gdzie w ogóle wy jesteście? A tutaj, dobra. No to jest całkiem niezła laseczka. Romantyczne, zapytajmy, czy singiel, od razu z grubej rury. Dobra, ty, idziemy, przechodzimy do konkretów. Pocałuj. I weź romantyczne, spontaniczny pocałunek. I romantyczne. Weź ślub. Może jakich ty masz kolegów, Tom? A to kto jest? Skąd ci ludzie się wzięli? I bakterie przynieśli mi, kichają. No dobra. A właśnie, nie dowiedziałem się, czy ta jest singielką, czy czym. Ty się już zapytałaś, czy nie? Jest w porządku. Chyba się jeszcze nie dopytała tego. Wy bierzecie ten ślub? No narzeczona, romantyczne, halo, weź ślub. Z czego ty się tak cieszysz? Halo. Czemu oni nie mogą wziąć ślubu? Chodź, ty zostaw tego. A, co tu się dzisiaj wyrabia? Weź, dawaj tu, szybko, weź ślub. Czemu oni nie mogą wziąć tego ślubu? O co chodzi, że w domu? Kajetana, weź ty sprawę w swoje ręce może. Pokaż. Weź ślub. Jak jeszcze przyszli, autografów im się zachciewa. Dobra, w końcu. W końcu, to się udaje. Wow. Co za chaos. No patrzcie, jak sam się tutaj ten i Basia, ojej. A ta nad nimi płacze. Ojajaj, jakie to romantyczne wyszło. Dobra, i 5000 się spełniło i punktów. Wow, dobrze. To teraz tak, Basiu, ty jako tutaj, o, podaj jako gospodyni. Żeby było pod dostatkiem, prawda? Ojajaj, jak to słodko tutaj wyszło. Dobrze, kochani, niech tutaj nasi simowie się bawią do białego rana, jest dopiero 17. Oni tutaj będą imprezować, ohoho, co tu się nie dzieje. No, a ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się długo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.